Jeszcze raz. Jeszcze raz spróbujmy tak. O. Jakaś reklama się włączyła. Aby skasować reklamy nie mogę. Słychać? Skasować reklamy nie mogę. Czy mnie widać, czy mnie słychać? Tu widać, tu zobaczymy, czy mnie słychać. Jakieś dwa polubienia są, nie wiem skąd te polubienia. O, tu widać, tu zobaczymy, czy mnie słychać. Wygląda na to, że nie jest tak źle. Tu zobaczymy, czy wchodzi. Tu weszło. No, jeżeli weszło, to możemy zaczynać. Tu znowu mi się coś dziwnego. Jest. Jest informacja, jest. Zaczynamy. Dziś powiemy sobie słów parę o bardzo ciekawym wariancie z gońcem na D3 w obronie sycylijskiej wariancie Najdorfa. Dzień dobry, panie Maksiu. Białe po prostu mogą zagrać goniec D3. To kontynuacja nie jest jakaś genialna, nie jest groźna, ale goniec strzela na potencjalną pozycję roszady. I tu nie będę pokazywał kontynuacji, których nie polecam. No to jest goniec D3, jest dobre. Ale ktoś bardzo chce, może zagrać goniec G4. Jedną z prostszych kontynuacji jest goniec D7 i po roszadzie skoczek C6, ten skoczek podwisa. Jak pójdzie na B3, to będą warianty ze skoczkiem na B3. A tak możemy zagrać hetman C7, przejść do systemu Scheveningen, G6, do systemu Najdorfa. Wiadomo, możliwości mamy dużo. Możliwości mamy dużo. Patrzymy wobec tego, co tu jeszcze można. Ojojoj, tu trzeba spojrzeć. Goniec D7. Inną możliwością dobrą jest hetman B6. Naskakujemy na tego konika. I tu jest pułapeczka. Biały może zroszować, nie możemy za bardzo zbić, bo nagle jest szach od gońca. Jak zbijemy gońca, stracimy hetmanka. I możemy się poczuć letko nieswojo. Więc żeby to nas złego nie spotkało, to po roszadzie gramy skoczek C6 i tu był taki Grek, zapomniałem nazwisko, Grywas chyba, który nawet książkę napisał o tym wariancie. Ja to polecam i popieram. Skoczek C6, jak odejdzie skoczek, gdziekolwiek odejdzie, jak zbije. Jak zbije, to możemy zbić pionem. Kontrolujemy pole D5, teraz nam nie naskoczy. Czyli powiedzmy, hetman B6 po roszadzie rozwiązuje cały szereg problemów. Co jeszcze może zdarzyć? No roszada. I skoczek C6 kończy wariant, że tak się wyrażę. Bardzo to po prostu wariant Najdorfa jest wariantem dobrym. Można zagrać skromne hetman C7. Nie boimy się tu na skoku na B5. Chociaż jak wolałbym, widać, że po hetman C7 biały masz niedorozwój skrzydła hetmańskiego. Czarny może atakować na króla i białego może spotkać nieprzyjemność. Tu najbardziej nieprzyjemny jest goniec G5. Możemy grać B5, a możemy też E6. Przejść do głównych wariantów i po E6, no mamy trochę inne odgałęzienie. Zobaczymy może tylko główną linię. Król H1, skoczek BD7, F4, król uciekł, żeby na tej przekątnej
tego niebronionego skoczka nic złego nie spotkało, to oczywiście można grać gonić C7, ale najbardziej pryncypialne jest B5, po A3, goniec B7, no trzeba obronić, piona E2, gorzej jest iść na F3, goniec E7, goniec D2 i tu powstają nam takie klasyczne pozycje w wariancie Neidorfa, które będę omawiał, które są ilustrowane bogato materiałem praktycznym. I tu ja bym grał wieżę AD8, choć niektórzy grają i skoczek C5. Ja bym tak szybko nie zdejmował kontroli nad tym punktem. Dobrze jest też wieżę ustawić na C8. Zdanie naukowców są podzielone. No ale skoczek C5 atakuje kolejny raz, atakuje gońca. Jeżeli biały zrobi ruch typu B4, to po skoczek D3, CD3, wzdłuż linii cen nic złego nas nie spotka, a gońca, który strzelał na H7, na szachownicy nie ma. Więc to, co nas tyczyło ruchu hetman C7, a przejdźmy do innej kontynuacji. Można grać od razu B5. To oczywiście nie boimy się żadnych ofiar na B5, bo są to puste ofiary. Skoczki, jak drugi skoczek nie będzie atakował piona D6, tutaj warto na B5 bić, kiedy jest szansa wygrania piona D6, kiedy skoczek z B5 zaatakuje jednocześnie piona D6 i piona C7. Więc B5, jak biały wzroszuje, co jest słabszą kontynuacją, spokojnie gramy goniec B7. No tak, takie struktury z wielką radością grywał Lew Pułgajewski. Jeżeli hetman E2, skoczek BD7, czarny gra bardzo elastycznie, może robić te same ruchy w różnych wariantach. Jeżeli A3, żeby nie było ruchu B4, to cały czas wskazuje na linię C. Możemy zagrać skoczek BD7, doskonałe posunięcie. Możemy zagrać E6, taki bardziej z przejściem do struktury z Heveningen i po głównym goniec E3, goniec E7 albo skoczek BD7, kiedy biały zrobił krótką roszadę i my możemy zrobić krótką roszadę. Tu goniec E7 albo wieża C8. Po wieża C8 już grozi typowa ofiara jakości na C3. Gdyby biały się teraz skiepścił i zaczął od król H1, to musi się liczyć z tym, że zbijemy na F3. Polecam uwadze. Można też było bić gońcem, nie wiadomo czym lepiej, może nawet gońcem ciut lepiej. Także takie rzeczy wchodzą w grę. Dlatego biały nie gra nierozsropne król H1, tylko wzmacnia punkt E4, na przykład przez hetman F3. My spokojne goniec E7. Spokojne, bardzo spokojne goniec E7. Mi komentarze pisał, proszę, wieża AE1, niby chce atakować króla, a my spokojnie roszujemy, chociaż można to było grać jeszcze skoczek C5, roszujemy. Jak gra G4, to znowu wchodzi wieża bije C3. Wieża bije C3 i po BC3 typowa ofiara skoczek C5, po słabej pionki C2, C3, A3 rekompensują. Nawet można powiedzieć, że czarny ma lekką przewagę. Tutaj trudno wskazać dobrą kontynuację dla białych. No najczęściej spotykany jest goniec F2
i teraz jeszcze można trzeci raz, a nawet czwarty, jak ktoś dobrze policzy, napaść na piona e4, on nie może iść do przodu, pogoniec h4. Można grać goniec d8, można grać wieża e8, albo wieża e8 i ten pion, los jego jest przesądzony. Jeżeli czarny bije, to oczywiście najpierw odbijamy i w dalszym ciągu mamy rekompensatę za zaofiarowaną jakość. Ruchu g5 się nie boimy, odchodzimy gońcem na d7. I tu trzeba mieć świadomość, że ta pozycja jest doskonała dla czarnych. Trzeba ją po prostu ograć, zagrać praktycznie parę razy. Zobaczyć, co nas spotka. Możemy też w tej pozycji grać goniec e7, zostawić skoczka. Nie spieszyć się i po f4 typowym posunięciu jest typowa pozycja. Systemu z Heveningen. Skoczek c5, wieża ae1, roszada z równą grą. Biały może zagrać w tej pozycji jeszcze a3. Kiedy zagra a3, w ogóle się nie przejmujemy. Realizujemy swój plan, swoje ustawienie figur. Tu w zasadzie goniec zwykle idzie na b7, skoczek idzie na d7, bądź na c6, hetman na c7, całkiem na b6, goniec idzie na e7. Nie ma wielkiego wyboru dla ustawienia czarnych figur, więc nawet można nie patrzeć, co gra biały, tylko grać swoje. Nie przejmować się. I tu wchodzimy na tory systemu z Heveningen, który jest omówiony w zakładce Teoria debiutów. Omówiliśmy posunięcie B5. Skoczek BD7 często prowadzi do zmiany kolejności posunięć, przykładowo po roszadzie. E6, król H1, B5. Mamy takie wrażenie, że te pozycje już widzieliśmy, że tu nas nic nowego nie spotka i znowu F4 i znowu goniec E7 albo wieża C8. To tak jak mówię, kto jest sprytniejszy, może grać wieża C8 i na goniec E3 próbować strzelić na C3. Próbować strzelić na C3. Ale no, bardzo pryncypialny jest goniec E7, bo roszadę trzeba zrobić. Roszada jest nie do uniknięcia. Hetman C7. Goniec D2. Roszada. Wieża AE1. I znowu mamy wrażenie, jakbyśmy tę pozycję już gdzieś widzieli. W tej pozycji proponowałem posunięcie i skoczek C5. I wieżę na D8 z A. A można i z F. Tu idziemy jeszcze parę ruchów do przodu. Innym posunięciem jest skoczek C6. Bardzo dobre posunięcie, skoczek C6. Biały musi podjąć decyzję. Rozpatrzymy tylko jedną możliwość białych, co będzie, kiedy biały bije, bo skoczek B3 omówiliśmy 2 tygodnie temu. Skoczek bije C6. My musimy odbić, nie mamy wyjścia. To jest zawsze dobrze, kiedy musimy odbić roszadka. I teraz co dalej? I teraz, ponieważ pion C6 kontroluje pole D5, możemy przejść do wariantu z Heveningen. Możemy grać E6, jak bardzo chcemy. Po F4, goniec G7. Król H1, roszada. Ale możemy zagrać pryncypialnie w duchu
tak jak grywał Fischer E5. E5 będziemy też grywać przeciwko wariantowi z gońcem na E2, kiedy nie będziemy chcieli przechodzić do systemu z Scheveningen. I F4, król H1, to jest wymienne, goniec E7. F4, roszada. No i tu znowu nas nic złego spotkać nie może. Możemy to spokojnie cofnąć. Po skoczek C6, no biały musi zrobić roszadę. Przez przejście do systemu z Scheveningen. No tu nie będzie tych ataków jugosławiańskich, roszada. Goniec G7, bardzo dobra odmiana. Roszada. F4, tutaj trzeba, biały musi uważać, żeby gońcem na E3 nie frasobliwie pójść. I tu znowu bije, bije i to jest bardzo dobra, trzeba nam uwierzyć, że to jest bardzo dobra odmiana. Tu, że kontrolujemy E5 systemu z Scheveningen. Mamy otwartą linię B, kontrolujemy pola B5, D5. Nie spodziewamy się jakiejś przyjemnej czy nieprzyjemnej niespodzianki. No teraz przejdźmy do systemu z Scheveningen. Ja nie będę tego długo omawiał. Można omawiać długo. System z Scheveningen został omówiony w zakładce Teoria debiutów. Zachęcam. Zobaczmy ruch, który w systemie z Scheveningen samodzielnie nie występuje. Chociaż ten goniec na D3 stoi letko nieszczęśliwie. Goniec E7, białe mają, czarne mają pełne wyrównanie. Roszada. Roszada, można i skoczek BD7. Wieża E1 i B5 albo skoczek C6. Tutaj nie należy bić tego na E4, ale można zagrać H6 i po goniec H4 zagrać gońcem na D7, ale tu bardzo dobry jest B5, tu C6 nie boimy się, musi zagrać A3, my goniec B7, tu odbijemy gońcem, tu skoczek wyjdzie na D7, nic złego nas spotkać nie może. Także widzimy, że przejście do systemu Scheveningen też jest poprawny. Zobaczmy jeszcze przejście do natychmiastowego systemu bolesławskiego. To chyba jest najbardziej pryncypialne, bo goniec na D3 stoi źle. No i tutaj niestety musimy zobaczyć parę koncepcji samodzielnych. Skoczek F5. Na skoczek F5 można grać goniec E6. Bardzo dobre posunięcie, goniec E6. Ale po goniec F5 i D5, czarny ma centrum, piony na F są kiepskie. Gońce nie mają otwartych, przekątnych. I ta pozycja tutaj grozi, jest... No po prostu dobra, nawet jak tu zbije, bijemy i nic złego się nie dzieje, nic złego spotkać nas nie może. Ruch skoczek F5 nie taki groźny. Skoczek F3. O. Takie cofnięcie przeciwko obronie sycylijskiej nigdy nie jest groźne. Roszada. Roszada. H3, żeby tutaj podwiązki nie było. B5. No, trzeba zagrać znowu A3. Jak się gra A3, to zawsze po B3 jest punkt do zaczepienia. Jak zagramy B4 do otwarcia linii. Wieża E1. Skoczek BD7. Pozycja jest doskonała dla czarnych. Czarne przykują D5, wieża E1 utrudnia zagranie D5, bo jest atakowany pion C7.
z doskonałą pozycją. Więc skoczkiem F3 się nie przejmujemy. Skoczek B3. Skoczek B3 w zasadzie omówiliśmy, więc pokażę tylko główną linię. Tu lepiej goniec stoi na E2 niż na D3, więc tak jest lekka nieszczęśliwość. F4 i znowu B5, A3, goniec B7. Jakbyśmy nie patrzyli, pozycja białego jest cały czas podobna. Goniec E3, hetman C7 albo wieża C8. I tutaj mamy bardzo, bardzo prostą grę. Została nam główne odejście skoczek DE2. No i teraz jest sens gońca na D3, bo nie będzie musiał przez skoczka przeskakiwać. Został wprowadzony, ale goniec jest zablokowany, nie strzela na króla. Można grać goniec E6. Można grać skoczek, no zobaczmy, goniec E6. Roszada. No biały jak robi krótką roszadę, to nie jest zadowolony. F4 i bijemy. Nie przejmujemy się, to ćwiczył Paul Gajewski czarnym i skarpowym w 1974 roku w czasie meczu ćwierćfinałowego pretendentów. I choć przegrał 3-0, liczyły się rezultatywne partie, to nie było to nic złego. Możemy też zagrać goniec E7. Po roszadzie, no biały musi zrobić roszadę. Czarny też dla przyzwoitości powinien zrobić roszadę. No i teraz sens, żeby skoczek poszedł na G3, ale tu widzimy, on znowu idzie na F5. Idę taką okrężną drogą, po goniec E6. Witam pana kapitana. Jedyna koncepcja jest skoczek D5, co jest próbą otwarcia gońca. Po skoczek D5 czarny ma dobrze. I tu trzeba odejść gońcem na C8, nie można tam było bić, bo goniec zbiłby na H7. I po G6 bariera pionowa na białych polach przy przewadze gońcowej na czarnych nic złego się nie dzieje. Jeszcze raz. Alternatywą jest F4. Jesteśmy po roszadzie, gramy B5, chcemy gońca postawić na dużej przekątnej. Nie ma pionka na F3, który będzie ograniczał i znowu skromna A3. Skoczek BD7, król ucieka, goniec B7. Jak skoczek G3, możemy grać wieża E8, możemy grać skoczek C5, możemy grać G6 z doskonałą pozycją. Witam pana Sebastiana. Witam pana Sebastiana. I można powiedzieć, że w tym momencie wyczerpaliśmy pierwszy temat. Przechodzimy do tematu drugiego. Tu muszę zrobić pewną operację. Tu przymknąć. A może nie tak.